Cześć, z tej strony PelMinecraft.pl, a to kolejny odcinek z serii Minecraft Trick. Dziś dosyć nietypowo, bo w jednym odcinku przedstawię Wam dwa triki. Jeden będzie dosyć starszy, ale mam nadzieję, że równie go nie znacie, tak jak tego poprzedniego triku. Pamiętajcie jednak, że seria Minecraft Trick opiera się na sztuczkach i trikach znalezionych w całym internecie, nie licząc oczywiście polskiego YouTube'a. Dobra, zapraszam do oglądania. Jeżeli ktoś jest spostrzegawczy, zapewne we wstępie zauważył, że coś jest nie tak, bowiem pistony w Minecrafcie nie świecą. Czy na pewno? No więc tak, ten prosty trik zapewne zaprezentuję Wam, jak tego dokonać. Jak sami widzicie, przygotowałem tutaj dla Was 5 przypadkowo ustawionych pistonów w dosyć ładny, dekoracyjny sposób. W taki oto sposób możecie te pistony ustawiać i widzicie, naprawdę mają duży zasięg jakby oświetlania terenu. Jest to taki sam zasięg, który odpowiada chociażby blokowi glowstone'a, czyli to jest naprawdę największy chyba zasięg oświetlenia w Minecrafcie. No dobra, jak taki trik wykonać? A więc podstawowe przedmioty mam ze sobą. Oczywiście dwie podstawowe rzeczy, glowstone i jeden piston. Niewymagana oczywiście jedna łopata, jak i czerwona pochodnia, lecz co z nią można zrobić, zaraz zaprezentuję. A więc podstawowa rzecz, wykopujemy jedynie dziurę o głębokości dwóch kratek, następnie stawiamy glowstone, no i nad nim piston. Cóż, bardzo proste, jakże przydatne. Ale ta druga część, jeżeli chcemy taki wystawiony piston, świecący oczywiście, ponownie wykopujemy dziurę o głębokości dwóch kratek, no i tu gdzieś na boku dajemy sobie czerwoną pochodnię, ponownie idzie glowstone, no i piston, który już sam automatycznie się wysuwa. No cóż, jeżeli ktoś nie lubi właśnie glowstone'a w ścianach bądź torczy na ścianach, czyli popularnie mówiąc pochodni w naszym języku, to cóż, właśnie takimi ładnymi pistonami może sobie ozdobić ewentualnie ścianę bądź postawić je przy ścieżce w takiej chociażby formie. No dobra, jeżeli chodzi o pierwszy trik, to tyle. Teraz drugi, dosyć przydatny, nieco stary, mam nadzieję, że się nada. A więc jest to X-Ray bez użycia żadnych modyfikacji. No i tym razem może ten ciekawszy trik, no nie wiem, jak już kto woli. Po moim ekwipunku podobnie widzicie, że do tego triku nie jest wymagana duża liczba przedmiotów. Najważniejsze 3 przedmioty. Czerwona pochodnia, 2 pistony oraz 2 bloki TNT. To wszystko. Oczywiście łopata i kill off jest dla własnej wygody. Podstawowa rzecz. Wykopujemy oczywiście dziurę. Ten trik jakby działa oczywiście jedynie pod ziemią. No i cóż, co musimy zrobić? Tu wykopujemy w taki oto sposób taki mały tunelik. Tu warto by się było zakopać oczywiście. I robimy coś takiego. 3 kratki jakby musimy mieć przestrzeni. I tak, przed sobą najpierw dajemy oczywiście 2 pistony ułożone w ten sposób. Następnie warto by było tutaj wykopać dziurę, abyśmy mieli dostęp do położenia czerwonej pochodni. Kolejna rzecz, 2 bloki TNT przed nami. No i tam na ostatnim bloku trzeba postawić czerwoną pochodnię. No i cóż, jak widzicie, trik działa. Znajdujemy się obecnie wewnątrz TNT. I jak tu sami widzicie, mamy dosłownie cały prześwit mapy. Możemy później oczywiście to sobie zniszczyć, przestawić w inne miejsce. Jest to bardzo, bardzo wygodne. Trik dosyć stary, działał na poprzednich wersjach, ale chciałem Wam udowodnić po prostu, że tutaj także, jak widzicie, po prostu też działa. No i cóż, widzicie, dosyć blisko dwa dungeony, czego bym się nie spodziewał. No i takich ciekawych rzeczy właśnie dzięki temu triku możemy się dowiedzieć. Inny blok, jeżeli chodzi o ten trik, prawdopodobnie nie zadziała. Przy czym wygodne jest również do tego TNT, że łatwo je oczywiście zniszczyć. No i cóż, taki sprzęt wystarczy tylko zniszczyć. Możemy zejść nieco niżej pod ziemię, bądź ustawić, co jeszcze raz jest z drugiej strony, ten cały mechanizm. Może być również iść w tą stronę, jak sami widzicie. Ważne jest to, abyśmy byli po prostu ograniczeni na jednej kratce przy budowaniu tego mechanizmu. Jeżeli tu będzie wolna przestrzeń, to ten trik się nie powiedzie, po prostu nie znajdziemy się w bloku TNT, co zobaczycie zaraz sami. Proszę bardzo, stawiam pochodnię czerwoną. No i cóż, zostałem jedynie przesunięty jeden blok, także w taki sposób oto ten trik nie zadziała.
Podsumowując, mam nadzieję, że zaprezentowane triki Wam się podobały, no i równie przydadzą się na Waszych światach. No cóż, również chciałbym Wam oczywiście jak zwykle podziękować za oglądanie. Miło jakbyście jak zwykle zostawili łapkę w górę, która niezmiernie mnie motywuje. No i na koniec zapraszam jeszcze na kanał mojego znajomego Flapa, z którym to nagrałem specjal wraz z okazji jego 500 widzów. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji zobaczyć, zapraszam. Link do materiału będzie w opisie. Naprawdę warto, powiem, gramy w dosyć sentymentalną dla nas grę, o czym możecie się przekonać. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.